Cześć wam wszystkim, Fireplay, jestem Kamil, tak skrótowo teraz powiedziałem wszystko, no ale wiecie, jest kolejna misja do wykonania w Dishonored 2. Mamy w tym przypadku pogadać sokołowo na temat instrukcji dotyczących kolejnej misji. Z tego co wiem, mamy posiąść tajemnicę, sekret nieśmiertelności naszej naszego głównego wroga, czyli, że tak powiem, starszej siostry naszej matki, która przejęła tron w naszym królestwie. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Ja sam nie wiem, więc zobaczę z wami. Znaczy, to zachęcam do oglądania i miłego spędzonego czasu tutaj na kanale. A widzicie sami, tutaj jakiś Picasso się zrobił. Dzięki. Patrzcie, jak maluję. Muszę wiedzieć, czemu Delilah nie da się zabić. Wszystko, co wiemy, sugeruje, że coś dziwnego stało się w domu Aramisa Stiltona 3 lata temu. Później właściciel zniknął. Stilton mieszkał w bunkrze zabezpieczonym skomplikowanym zamkiem dzieło Jindosha. Może w środku kryje się sekret powstrzymania Delilah. Muszę się tam najpierw dostać. Przejść stworzoną przez Duke'a ruinę. Wow. Ojciec. Megan wpadła na intrygujący pomysł. Paulo przewodzi wyjcom. Chce śmierci wicerewidenta Berna, co jest oczywiście odwzajemnionym pragnieniem. Obie grupy będą cię atakować, ale jeśli pojawisz się u którejś z ciałem jej największego wroga, przyjmie cię po królewsku. Myślisz, że pomogą mi dostać się do domu Stiltona? Myślę, że to się uda. Czyli będę miał do wyboru, kogo to miejsce i ludzie, zabić. Czuję, jak zmienia się moja perspektywa. W jaki sposób odmieni mnie to wszystko? Dzielnica pyłu. Podobno wiatry przedostają się tu przez szczelinę we wzgórzu Shindarej. Miasto wykorzystuje je do napędzania wiatraków i zasilania kopalni. Paulo nie jest jeszcze taki stary. Ale widać, że sporo przeszedł. Wicerewident Karnaki, Liam Byrne. Czy ja tutaj coś mogę kliknąć, zdecydować, czy nic? Czy to jest takie tylko oznaczenie? Łódź. Nie, co? O Jezuś ty cholera. Ale pięknie tutaj. No powiedzmy. Jako tako. Ruszamy. No tak. Podpłyniemy bliżej łodzią Megan. Ten jak się szybko w ogóle zregenerował, nie? Wtedy był taki bliski śmierci, a tutaj stary, ale jary, nie? Tylko coś podejrzewa, że znowu będzie tak, że będą jakieś wiedźmy. Wie co tam jeszcze? To trudny podział trudności. O Jezu. Sorry za to. Po pracy to nagrywam świeżo, także wiecie, no. Troszkę mogę być tam lekko zmachany. Może zmachany, zmęczony taki, wiecie. Przynajmniej co niektórzy wiedzą, no ale ci co chodzą do szkoły jeszcze też poniekąd mogą mieć podobne zmęczenie. Także, o Jezu. Zdarzy mi się ziemdoć. Kim był człowiek, którego szukam? Aramis Stilton? Sojusznikiem starego Duke'a, wiernym i mądrym. Dzięki kopalniom srebra, Stilton pomógł zbudować współczesną Karnakę. Z początku był górnikiem, lecz dzięki ciężkiej pracy stał się księciem przemysłu. Nowy Duke jednak zmusza ludzi do ciągłej charówki w kopalniach. Dzielnica tonie w pyle. To, co było bogactwem, dziś jest ruiną.
Duke'a to najwyraźniej nie obchodzi, póki ma swoje srebrne filiżanki. Z czego zaś są filiżanki w Dunwall Tower, cesarzowo? Tak czy inaczej musisz przejść przez dzielnicę pyłu, by dotrzeć do domu Stintona. Może właściciel wciąż tam jest, a może nie żyje. Pierdole, co za slamsy. No ale cóż, no. To są najmniej niespodziewane miejsca, do których można dotrzeć jak niepostrzeżenie. Dotrzesz do dzielnicy pyłu, znajdź Megan. Ona powie ci więcej. Poczekam tu z łodzią i zabiorę cię potem na groźną wręgę. Czyli już wiemy, że tutaj na pewno trzeba będzie wrócić. Przez teren całej misji. Tutaj jakieś przejście. Rybatka, pasztecik. Nic. Tu też nic, no chuj. O, widzę, że na początku dali trochę luzu, że można spokojnie wyjść samemu. A to trochę mi przypomina jakieś, nie wiem, czy miasto we Włoszech? Takie są te, jak są takie, te, wiecie, wyspy, takie, bo takie, tak jak tutaj to są, że morze i tutaj takie góry, czy nie góry, nie góry. To właśnie tak mi się kojarzy właśnie z tymi takimi miastami we Włoszech. Nie żebym tam był, ale... O kurwa. O kurwa. No widzicie, ja tutaj mówię, ach, dobra, trochę luzu, a już się zaczynają goryle. Przez chwilę pisało tam, nie wiem, 9 metrów do Megan Foster, nagle się zrobiło 50 prawie. Tak podejrzanie trochę to wygląda. Dobra, zapisało się. Przynajmniej nie będzie nas cofać. I znowu zero amunicji, kuźwa. O tym możemy zapomnieć, póki ktoś nie wykończy albo Paula, albo wicerewidenta Berna. A ani ty, ani ja jakoś się nie gar... Nie. Albo tej tymczasowej... Kurwa mać. Ukryj, pokaż wszystko. O. Raz, dwa, trzy, dobra. Kto to? To tam. Nie ma wątpliwości, ktoś tam był. Kuźwa jak zwykle. No i masz tutaj. Sam się wjebał na minę, no nie mogę z gościa. Oj, to będzie strzelał. Co ma za giwerę? Chodź tu, chodź tu. No, leżysz. Dobra, ziomeczku. Łup. No, on na tebie tak średnio urządzą, ale... Niech ci będzie. Po cichu to nie było. Tam jest goryl i chyba ma hełm, czy tam kask, hełm, no, nie wiecie, hełm, że ma na łbie, czyli heda mu niejemne. Tutaj coś obstawia, że będą te komary. Takie, tak miejsce to wygląda przynajmniej. Tak. Nic nie ma tutaj, chyba że amo jakieś. Dlaczegoś tutaj to może się przydać to miejsce. O! I po co brać potiona, jak jest pasztet, czy tam węgorz? A, ale to dobra, mogę wziąć. Czy wziąć, kurwa, już mi się myli to wszystko.
To nikogo nie ma, patrz. Kurwa. Nie wolno ci tu przebywać. Ole, kurwa, kombo zajebiste. O, no, dziewczyna ma jebnięcie. Z dżidy. A, czekaj. Pył z kopalni. A to pył, kurwa, myślę sobie, że jakieś linki, czy takie, wiecie, pułapki. Zajebiście. Jabłko. To będą pierdzieli. Tu nie. Śrubokręt też mnie nie interesuje. O! I madło. Dużo tutaj nie ma. Aha. A widzisz. Czyli tym tranem mógłbym jebnąć w to i by poszło się rypać. A może? Trochę jak Spider-Man. Chodź tutaj, suka. Niniejszym wskazuje się za wejście mi w drogę. O, to jakiś inny goryl. A, dobra. Przynajmniej siano miał. Tutaj coś. Komary. Obstawiam, że tam jakieś będą znajdźki. Pójdziesz gdzieś tutaj? Będzie otwarte? Nie. Tu też. O, już reaguje. Już reaguje. Nie chcę panelu sterującego, ja bym chciał zasilanie. Dobra, idą dwa kable. Jeden tutaj i jeden gdzieś. O kurwa. Nie da się przeciąć. Dobra. Czy jeszcze raz muszę je tam iść? Ja pierdolę. Czemu? A inaczej spróbujmy. Jak mogłem. I na. Kurwa. Ja chcę tutaj, kierowniku. Czyli tu nie wejdziesz. W normalny sposób, o. Jest tutaj coś. No, cofnij się. No. Wszystko jest na górze, patrzcie. Że ja tego na początku nie widziałem. I to jest napędzane przez co? Przez ten tutaj wiatraczek, tak? Pięknie. Elektrownia wiatrowa, no. Czy tam generator taki. Jak to woli, nie? Kurwa, znowu te gówna, nie? I to na górze. No. Zapiszę. Ja wolę zapisać tutaj, bo to znowu mi zaskoczy sytuacja i będzie lipa, nie? Dzielnica pyłu, no.
Skoro było jedno gniazdo, to będzie więcej. No właśnie. Ale tego to jest, ja pierdolę. Masakra jakaś. Aaaa. Patrz, to jest główna droga taka. Czyli tutaj będzie znajdźka. Tak obstawiam przynajmniej. Tu nic nie ma. Patrz kurwa. Cwaniaczki w grupie, nie? Otoczyły. Wow. Dobra, dobra, spokojnie panowie. Ogarnijcie pizdy. Ciało nie żyje. No dobra. To jakby... Coś z tego mogło być. Czekaj, czekaj, czekaj. Aj, kurwa. O, błagasz. To jest jakieś takie... No nie spodziewałbym się takiego przejścia. Tylko co, tak się tutaj spuszczałem nad wszystkim. Rozwalam te gniazda i jest lipa, co? Żadnej znajdźki, nic kompletnie. Widzę, że to by się mogło odrodzić tutaj, to gniazdo. Nawet runy nie było. Tylko tutaj. A, nie, blisko jest. I nie zdobędę tego. Ach jo. Tutaj. Kurwa. Dobra, to jakieś pięterko. Co my tu mamy? Szkło to mnie nie interesuje. Witaj, Emily. Kurwa, jak mnie... Stiltona jest tuż obok, ale wejście do niej nie będzie łatwe. Tak, tak, tak. Nie, czy tutaj mam do wyboru, kogo mamy tam wtedy zabić, tego jednego z tych dwóch gości, żeby sobie już zyskać? Pokaż się. Kurwa, musiała zaczepić mnie, jabie. Robiłam rozeznanie. Rozmawiałam z ludźmi. Rewidenci i wyjce podzielili dzielnicę. Przed nami jest teren neutralny, tam nikt cię nie będzie nękał. Dalej jednak obie frakcje mają swoje granice. Za nimi będziesz celem, gdy tylko cię zauważą. Celem jest Aramis Stilton. Sokołów twierdzi, że masz jakiś pomysł. Tak. Sądzę, że jeśli zabijesz Paola lub wicerewidenta Berna, druga frakcja zapewni ci bezpieczeństwo w drodze i pomoże wejść do domu Stiltona. Załatw dowolnego z nich i dostarcz przeciwnikom. Wiesz jeszcze coś, co może mi pomóc? Berna chronią rewidenci. Paolo ma wyjców, ale wydaje mi się, że nosi też jakiś talizman czarnej magii. Mówią, że musi umrzeć dwa razy, nim zajdzie słońce, albo nie zostanie zabity. Życzę powodzenia. To rebus dalej. Wskrzeszenie Paolo posiada amulet umrzyjający mu codziennie jedno wskrzeszenie, aby go zabić, należy go wybrać dwukrotnie. No. Siostra Jamie mówi, że...
że potrafisz otworzyć każdy zamek w mieście. Nie... Wiąże się z kostami. O! Nieważne. Może innym razem. Chodźmy. Nadzwyczajnym wyspinansować nasz konflikt z północnymi wyspami. Czy rewidentów? Nie wiem, nie wiem. Co robić, kiedy dwóch twoich wrogów wzajemnie się wybija? No nie wiem, nie wiem. Chociaż jakbym tego gościa z tymi z tym talizmanem próbował chapnąć, to może bym miał talizman po nim. Jest, niby łatwiejsze się wydaje to, ale niekoniecznie. Spróbujemy jednak tutaj tych rewidentów całych. To jest sklep, czy nie? Nikt nie wylatywał za odniesiona. Tak gadają. Zajmowało się tym biuro górnicze, a komitet rodzinny pilnował, by szefowie nie zrobili się zbyt chcili. Czyli w sumie patrz. Wszystko działało, póki jedna strona nie zdobyła nad drugą przewagi. Nigdy zniknął mi jak uziął muszę. Duma mi nie zabra. Serdeczne dzięki. Chcesz splądrować stary dom Stiltona? Widziałem, jak właził tam jeden z wyjców, niejaki Durante. Niestety zgarnęli go rewidenci. To mi na szczęście jaja owieńca. Jasna sprawa. Patrzmy się tam, nie odbijaj. Jasne. Wyglądasz na kogoś, kto umiał się... Patrz, co robił. Nie było trzeba. Jutro mam dostać cygara. No i dziś wieczorem w kości. To tutaj idziemy. Czemu się mylą już te? Znajdź inną drogę, bracie. Ta jest zamknięta. No coś takiego. Mieszkam w tej dzielnicy większość życia. Założę się o ostatnie. Jeśli uważasz to za niedogodne, pomyśl, że chroni cię ona przed śmiercią z rąk wyjdzie. A teraz ruszaj. Czekaj. Osobiście wolałbym tamtych innych, ten drugi napaść. Z tym talizmanem gościa. O. Jest kolejny. Proszę przyznajcie! Błaganie nie zda się na nic. Oskarżam cię o działania zabronione przez nauki kongregacji trzech ludzi. Ponieważ każda ze zgodni miała zaświadka wiernych i zaufanych rewidentów lub została potwierdzona, sąd nie jest konieczny. Po cichutku. O kurwa, już myślałem, że do nas. Za przechowywanie przedmiotów natury heretyckiej lub fetyszy. Za przechowywanie mięsa szczurów. Śmierć. Nie tacy jak wy mi już grozicie. Cisza, apostatko! Pewnie wchodząc na każde terytorium, jedno z tych dwóch, masz do tego. Masz taki mocny wstęp. Rozstrzelanie, tak jak tutaj, czy coś innego. No kurwa, jak mnie mogłeś zobaczyć? Na tym świecie. Teraz należą już do pustki. Jaka bieda, ja pierdolę. Sklep? Ale rudy przecież mam. Nie. Tutaj coś.
A. To jest zajebiste. Tutaj by musiał mieć runę. Aha. Spacer cienia. Dobre. Nie, no to jednak nie. Skoku. W sercach, bracia i siostry, a podążycie słuszną ścieżką. No i co, gościu? No. O kurwa, tam drugi idzie. No cóż. Kurwa, zaraz mnie znowu zobaczą. Jak z pizdy. Kurwa, jakiś porno czy co? Nie. Ja bym ciebie tutaj wziął. Czekaj. Kurwa. Ciężka praca wyciska mięśni niczym bombkę. Na zakazy, czy to nie... To nie jest... No... Aha! Śmierć! Co to kurwa było? O kurwa, granat mi zajebał. O kuźwa. O kuźwa. Dobre. Dobre, to było dobre. Sprytne też bardzo. No, zaorał mnie ten gościu. Miejcie zakazy w swych sercach, bracia i siostry. A po... Słuszną ścieżką. No cóż. Czyli tam był jeszcze. Patrz. Tam chyba było. Ale dobrze czas wyczułem. Chodź tutaj, ziomeczku. Ty się nie denerwuj, wyśpij się, kurwa. Warty trzymasz tutaj. Bardzo pilnie by powiedział nawet. Sprawdźmy, czy jednak tutaj jest ktoś. Na pewno wie, co robi. Studiowałem na półwyspie taktykę u boku brata Cardoso. Tamtejsze pirackie załogi stosują te same podłe sztuczki. To trochę jak proszenie się o strzałkę w brzuch. Wyjce nie słyną z ostrożności. Można sobie z nimi jednak dość łatwo radzić, jeśli masz pewną rękę i wiesz, które kable ciąć. Trzeba tylko... Nie ma wątpliwości, ktoś dzieje? Tam był. O!
pierdolę. Spizdy sobie mnie zobaczył znowu. Kolejny. Ja się tak tylko zastanawiam. Zajebię jednego, czy jeszcze muszę przejść przez terytorium drugich, żeby zdobyć ich tam, wiecie, sympatię. Cywil. O. Chociaż tyle. Przyczółek rewidentów. Pewnie nie będzie początek, no. Koniec tego przyczółka i tak dalej. No ale jednak. Rewident nie zdradził mi swoich planów. Jest teraz na górze. Trzech. Pewnie niedługo się czegoś dowiemy. Założę się, że to już prawie koniec. Dziwi mnie, że tak długo zmagaliśmy się. Kurwa, dużo ich. Wiesz, co zakazy mówią o zakładach, bracie. Wyjce są bezlitosne, a Paolo cieszy się błogosławieństwem odmieńca. Ma jakiś talizman pochodzący prosto ze szczęk pustki. Albo wykrwawisz się kiedyś w jakimś załóżku. Kurwa, jak mnie zobaczył. Nie możemy dać się. Ej, uważaj! Zemka! Nie! Kurwa mać. Ej, ale widzicie. Dobrze, że zapisałem. Myślę sobie, pyli, fajnie. Jak pyli, to nie będą mnie widzieć. Dziwne trochę. No ale no nie damy za wygraną przecież, że nie jesteśmy w trakcie gry. Loading, dawaj. Teraz się nie mogę dość zabrać znowu na ten pył. Wicerewident nie zdradził mi swoich planów. Jest teraz na górze, więc pewnie niedługo się czegoś dowiemy. Może się, że to już prawie koniec. Dziwi mnie, że tak długo zmagaliśmy się z bandą opryszków. Wiesz, co zakazy mówią o zakładach, bracie. Wyjce są bezlitosne, a Paolo cieszy się błogosławieństwem wow. Czy ma jakiś talizman pochodzący prosto ze szczęk pustki? Co to namierzasz? Kurwa. Wybacz, będzie na cię męczyć całą noc. Nie przejdę tędy. Coś błyszczącego, to wszystko. Siedzidełko, błyskotka. A jednak wróciło do jasnej. Ktoś tam był. Czemu kuszą mnie takie pozłacane bzdety? Broń się! Kurwa mać, no. No i dupa. Ja pierdolę. Ale czemu mnie tutaj ten... Tam się przesunąłem. Może teraz lepiej iść do tą. Te schody. Tam widzieliście sami dwie pary schodów, czy para schodów. Tylko wydaje mi się, że po prawej stronie, znaczy po prawej tych schodach poszedł jeden gość. Po lewej nie wiadomo, czy przejdzie, czy ten się z tych prawych zejdzie na lewe. Tak sobie teraz rozmyślę. O Jezu, nie kółko, tylko krzyżyk. Jeszcze raz. Teraz na spokoju. A, na spokoju. Powiedzmy. Ewident nie zdradził mi swoich planów. Za blisko. Co to było? O kurwa, no. Co? To była słabość. Poszedł. Muszę się strzec przed odmieńcem. Zna moje serce krwi ze mnie. Nie ma wątpliwości, że ktoś tam był. Ej ty! Na zakazy, czy to nie kobieta z plakatów?
O ty kurwa jebana. Nie możemy dać jej uciec! Słyszysz to? Zakaz! Intro! Oczyścić pole! Tyle krzyżowy! Zabawią na kur! Dla ciebie to pewnie! Zabiję cię za tą noc! Ludzie to kurwa! Ja pierdolę! Słuchajcie, trochę się pomęczyłem, ale tutaj odkryłem, że można wejść alternatywną, taką bardzo, bardzo alternatywną ścieżką. Sami widzicie. Wszystko omijałem. Tutaj tych kiepów ominąłem. Tutaj na górze. No jest jak jest. Sami widzicie. Tego da się obejść. Tych tutaj nie wiem. Dwóch jest tutaj. To co? A, tutaj jeszcze w gabinecie ktoś jest. Coś błyszczącego to przestań. Świecidełko, błyskotka. A jednak wróciła mój. Śpi ktoś. Dobra, ten siedzi. Ten chodzi tutaj. Na razie jest spokój. Tylko tego tutaj bym musiał. Raz. Dwóch tu jest. Bluźniercy robią się coraz zuchwalsi. Nie poddam się wpływowi pogańskiego wędrowca. Ten tutaj siedzi. Dobra. Muszę coś z tym zrobić. Ludzie muszą mnie słuchać. Dobrze, jestem w trudni. Pięknie. Dobra. O kurwa. Ole fuks. Ole fuks. Ten się nie wozi. Klucz? A. Jodzio. Nie żyjesz? O kurwa go. Ole mu zajebała. Nieźle, nieźle. Przyznam, że to było niezłe. Czyli tutaj nic. W sumie bym zapisał, bo to za dobrze poszło, ci powiem. A czekaj, czekaj. O, tak by się zrobili. Tutaj jeszcze szafki są. Raczej to jest za dużo. Oj, oj, oj. A nie, to się ktoś pakuje. Myślę, że to truposz. Ciebie damy tutaj. Też nic. No trudno. Tutaj ten jeden chodzi zawsze, ale on... No już nie będzie chodził. Tutaj na dole tylko jestem ciekaw, co może być. Znajdźki, że jest szczury. Martwe ciało. 141 metrów. A, czyli tym tutaj ślaczkiem możemy dostarczyć dowód jakiś, nie, uciętą głowy, czy co, tego gościa, tego wice tam, wice kiepa. Kto to tam jest? Wice rewident. No, czyli jego dostarczamy. Co by ciebie też bym mógł. Już nie jesteśmy braci? O to, co powinno zostać powiedziane. Jak to jest?
Dobra, myślałem, że ktoś idzie tutaj. Tutaj ten jest. Dobra. Pisz sobie, pisz. Strumień nie... Dobra, pierdolisz, będziesz tutaj. No, mamy cię. Tutaj damy, tutaj. Ziomeczkę. O, monetki. Słyszymy, że... Znaczy pewnie wy też słyszycie w sumie, no. Bez dwóch zdań, jak ja to słyszę. To myląc zapylenie znowu, nie? Nie wiem, czy to nam ma przeszkodzić, czy nam ma to pomóc, czy co? W każdym razie widzicie. Bez tego pylenia nawet tutaj się dostałem w miarę sprawnie. Po kilku niepowodzeniach. I tam gdzieś jest, czekaj, tutaj na prawo jest chyba? Jest. O, co zregeneruje? Nie. Nie mam pestki, kurwa. To była słabość. Muszę się strzec przed odmieńcem. Zna moje serce, kpi ze mnie i poddaje mnie próbom. Nie poddam się. Tej, która wpadła przez okno. Szybka była. Wyjdę do tchórze, bracia. Naliczyliśmy jednak sześciu. Cieszę się, że to ty. Jeśli muszę umrzeć, dobrze mieć przy sobie w ostatnich chwilach prawdziwego przyjaciela. To dla mnie zaszczyt. Jest tam kto? Nie! Bracie, co się dzieje? Juk niedługo upadnie. Ajajaj. To ona powiedziała? Born? Czy Burn? Jakiś easter egg, czy co? Kiedy się znajdę? O? Tuzin rewidentów zginął, próbując pokonać Paola. Zadawaliśmy mu śmiertelne... Paola. ...jednak następnego dnia powracał. Nie wiem, jakich sztuczek używa, ale nawet prastara muzyka nie działa. Tutaj jest. Wychodź, gdziekolwiek jesteś. Mam cię. I tutaj też cię mam. Okej. Właśnie zapiszmy. Moi drodzy, zapiszmy lepiej. Wszystko fajna przyczajka, no ale... Po co ma być falstart, nie? Kurwa! Niewierna larwo! Zobaczmy na czas na egzekucję za kongrega! Kurwa mać! O, dobrze, że zapisałem. Tylko ja tego nie rozumiem. Gdzieś ja przytrzymałem, żeby, wiecie, dziurka. A nie, bo on... Gościu chciał sobie otworzyć drzwi. No może tak nie miało być, że jeden miał wyjść, zamknąć drzwi, ja go miałem...
I wiecie. Wszystko miało pyknąć. Ale nie pyknęło. No bo po co? Nie, no dobrze, no za łatwo nie może być, nie? Cały czas to powtarza. Dwóch. Ten jak kiep stoi. Wciąż żadnych wieści od naszych sióstr. Dziwne. Ej, a tamtym oknem? Dziwne. Muszę czerpać siły od braci. Czyż bowiem nie jesteśmy jednością? Te. Dobrze, że pomyślałem tutaj jako tako. Czemu się ruszyłeś akurat wtedy, kiedy ja do ciebie przyszedłem? Ech. Jak ty tutaj robisz? Strumień nieprawdy. Echa kłamstw powracają jako głos odmieńca. Powoli, powoli, powoli. Nie, jak to wyłączę, to na pewno mi się tutaj zlecą. Tu cię mam. O ty kurwo. Coś z tyłu? Nie. Kurwa mać. Tak też twój los, Czumokino. Wylecę świat. Otrzymasz ode mnie od... Nie! Kurwa, jaki dzikus jebany. Chyba nikt nie przyjdzie już. Taką mam nadzieję. O. Jebani, dobrze byli. Aha, dobra, to sobie do pisania była maszynka. Pandolo Coelho. Nie ma amunicji, kurwa, cały czas tylko zbieram kasę. Ale amunicji... Jak nie było, tak nie ma. Czyli całe kurwa ciało nieś. Ja się nie pierdolę, no. Pokaż. Że ten jest neutralny? No jak chuj. A nie. Tam jest granica. O, to owszem. Człowiek rewidentów, co to może być? Kurwa, że ona targa takiego kloca tak szybko. Szacun w chuj. Tutaj, a nic, a nie. Może coś będzie? Co wątpię? Ale kto wie? Jakaś Yuma, nie Yuma? Yuma ha, Yuma soul. Sam się czułek bym się pobawił jednak. A, najważniejsze. O, 7 godzin już ponad. A czuję jakby to już więcej trochę trwało. Przyczółek rewidentów. Jeszcze niżej. A co z tym przyczółkiem trzeba zrobić?
jednego drugiego. I czy to jest to na... Nie jest dobrze. Co to jest? Co, nie reaguje? Pierdolę, co za bezbas. Widzieli? Kurwa mać. Rzuć tym klocem, kurwa. Sorry, pies. Ale byś mnie zajebał. Zakazy, czy to nie kobiet? Kurwa. Już nie chcę przeklinać na jakoś tam, nie wiadomo jaki głos, żeby przestery były, czy tam... Sąsiedzi to wiecie. Się przyjebali. Co za pojebane gówno. Czuję, że ta misja też będzie na części przeznaczona, znaczy przeznaczona, wróć, podzielona. Przeznaczona, ja, kiepski dobór słów, słownictwo słabe. Ale już wiem, jak wyjdziemy z tego tutaj. Ach jo. Ścieżka, jaką sobie wybrała. Mam nadzieję, że odmieniec nie dobrze z przede mną. Co to jest? Lek? A nie. Czyż nie jesteśmy braci? O to, co powinno zostać powiedziane. Teraz mam wyrzuty sumienia. Nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Będzie mnie to męczyć całą noc. Tam. Tak, żeby na raz tam skoczyć. Wow. Gdyby Duke nie nakazał, by kopalnie pracowały dzień i noc, nasze dzieci nie krztusiłyby się we śnie od pyłu. Łatwo jest winić Duke, ale wszyscy utrzymujemy się dzięki zyskom z przemysłu. Kopalnie decyduje o życiu tego miasta. Nie. Mógłby eksploatować je tak, jak jego ojciec. Na tyle intensywnie by utrzymały miasto, ale bez zasypywania nas tyłem. Ja. W Karnacy żyje teraz dwa razy więcej ludzi. Gdyby kopalnie wyhamowały, połowa mojej rodziny straciłaby pracę. Jak jest sens dać się wpędzić przedwcześnie do drogi tylko... Wy się nie interesujecie tutaj. Nie chcę was zabić, ale po co mam was zabijać, jak będę musiał? Wyszły czy nie wyszły? Dobra. Powiedz mi tak. Łazieneczka. Wanna i w ogóle. Kasa. Okej, okay, tutaj jest zabarykadowany, to nie wyjdę. Ja się właśnie tak, widzicie. Dziwne się szybko zamknęły. I to nie wiesz, czy cię wykryły, czy co? Ale korytko, o. Kurwa, jak wpierdala. Kran to nie. Zupa? Nie gotowa jeszcze. Patrz, tutaj takie coś. Coś tam chyba jest. O kurwa. Wiecie co, ja je muszę tutaj udusić jeden. Znaczy, no wiecie. Żeby nie, nieprzytomne były. A, nic. Tylko którą pierwszą? Jeden chuj widzę.
Albo nie. Nie ma potrzeby, widzę. Ach, mam was. Dobrze. Zajebiście. Ups, ups, ups. A, ich tak zajebałem w sumie. Ale ten tutaj niepotrzebnie stoi. Tam nie wracam. Tylko tutaj bym poszedł. Slamsy. Czekaj, dobra. Już cholera wie, kto jest ten, kto jest co, niby wiesz, dzielnica neutralna. No ale po co tego, ma się stresować, lepiej zobaczyć i zapisać. Podpływać, gdybym nie wiedziała, ile trupów jest. Dnia w dokach załatwili Paula. W jednej z... Do widzenia, wicerewidencie. Zatem Paulo zwycięży. Proszę. Aha. Wicerewident we własnej osobie. Aha. Czyli sobie mogę wejść tutaj na regalu. Takie buty. No w sumie jest mało ludzi, nawet straży tutaj zawadzają, czyli no... Gra już tutaj poustawiała wszystko tak, żeby... O. Gra poustawiała wszystko tak, żeby było, wiecie... Naturalnie, bez żadnej spiny, żadne tam, nie wiem... Stan podwyższonej gotowości, czy coś w tym stylu. Ten Paulo, kurwa, gdzieś jest na dole, czy... Kurwa, dziwne to jest tutaj. Cholera! Zbudzi popłoch w kongregacji. Ma zbudzić, ma zbudzić. Przyczółek Paolo. Kurwa, jakiś barman czy co? Hej, a ty kto? Twój stary. Starałem się dorwać Verna od miesięcy. Dało ci się to, czemu nikt nie umiał podołać. Masz u mnie dług, Paulo. Toczymy wojnę z kongregacją. Nie tylko o terytorium, ale również o lud Karnaki. To mój dom. Zamierzam odesłać Berna do Dunwall w trumnie, by wyjaśnić sytuację nadrewidentowi i samej cesarzowej. Tego się pewnie nie spodziewałeś, wicerewidencie. Czego ode mnie chcesz? Muszę dostać się do domu Aramisa Stiltona. Ciekawa z ciebie postać. Być może groźniejsza od innych, które stają w moim progu. Radzę ci to zapamiętać. Oto co musisz zrobić, by dostać się do domu. Jeśli masz swój wkład w to, co wydarzy się w Karnace, mam szczerą nadzieję, że nie popełnisz błędów Duke'a. Możesz na to liczyć. Duke to bezużyteczny bufon. Zabierzcie stąd tego typa. Otwórz zamek Jindosha. Wskazówka. Masz kombinację do zamku Jindosha. Doktor ma pierścień, diament. To zmieni układ sił w Karnace. To zamku Jindosha, okej. Kongregacja jest rozbita. O. Czyli oni sobie na regalu będę chodził. Pokaż jak wy wyglądacie. Naprawdę jakieś przejebane ludzie? Jakieś broń jak asasyni, to wszystko chyba. Zjeżdżaj. Zjeżdżaj.
Jakie typy? Czy ja tutaj nie byłem? Czekaj. I to się nagle otworzyło? Czekaj. I tutaj trzeba chyba będzie po kolei wciskać. Coś mi się tak wydaje, przynajmniej według tych wskazówek, co mamy, wiecie. W tych wskazówkach. Pokaż. Kombinacja. Pierścień, diament. Nie. To ma być jak to tak ma być? Pokaż. Doktor Maricola, pierścień. Pierścień, flinch. Kurwa, co chwilę. A nie. Lady Winslow, diament. Winslow, diament. Kurwa. Flinch. Cytrynowa. Nie. Cynowa tabakiera. Czy to jest to? Czy to może to? Tabakiera to raczej to będzie. Natsu. Wisiorek w kształcie ptaka. A jest. Ach jo. Maricola. Pierścień. No i co? Chyba, że ta tabakera inaczej wygląda. Nie, bo co to jest? Jakiś medalion w sumie. Jeszcze raz. Order wojenny, Conte. Czekaj, to Finch jeszcze raz. Finch. Tabakera. Kurwa, minąłem. Tabakera. A tutaj będzie order wojenny, Conte. Conte. Gdzie jest Conte? Nie ma Conte. Czy to tam było na dole? Na dole? Rano pod stole zadawa się 4-5. Wisiorek w kształcie ptaka, cytryna tabakera, pierścień i order wojenny. Jak? Jeszcze raz. Order hrabina Conte. Ale tutaj nie ma żadnej hrabiny Conte. Bo tutaj jest chyba za dużo, nie? Raz, dwa. Jeszcze raz. Maricola, pierścień. Lady Winslow. Diament. Będzie się zgadzać. Baronowa Finch. Cytrynowa tabakera. No jest. Conte. Nie widać tej Conte, żeby była. Natio. Wisiorek w kształcie ptaka. Chyba, że... Conte. Aaaa! No i sałatka. Zagadka rozwiązana. Oj, sorry tutaj. Informacja była prawdziwa. Tak. Udaj się, no tak. Sorry, to musiałem na SMS-a zobaczyć. Co, już? Kurwa, godzina 8 minut, dużo. Ale dobra.
statystyki, tak? No i co tutaj nam pokaże? Dobra, aktualizacja jest Androida. Jakaś najnowsza, zobaczymy, czy spowolni, tak jak w tych nowych telefonach wszystko się spowalnia wraz z aktualizacją. No niby Huawei'a. Przez 3 lata w ogóle nie zwolniał się, choćby nie wiem co. Ale zobaczymy, czy to jest prawda. Co mi się tutaj pokaże na tej misji? Pęknięta tafla rzeczywistości, patrzcie. Kontynuuj oczywiście. Czas to dziwna rzecz. Gdy dorastałam, cieszyłam się na myśl o tym, co nadejdzie. O cesarstwie, którym będę rządzić. Tylko władza we w głowie. Chwile z matką spędzone na jej tronie. I tajemniczą figurę ojca. Srały razem. Zarazę, morderstwo matki. I wszystko, co stało się w pubie Hound Pits. A teraz to. Chcę tylko pozbawić Delilę życia i odzyskać ojca. Ten dom skrywa sekrety Delili. Wykorzystała tragedię do swoich celów. Przejęła cesarstwo i przekształciła je wedle własnej woli. Zmieniła Duke'a Luke'a Abel z rozpieszczonego chłoptasia w intryganta, który pomógł jej przejąć mój tron. Uczyniła się nieśmiertelną i nawet miecz mojego ojca nie mógł jej zabić. Dowiem się, jak tego wszystkiego dokonała. Następnym razem, gdy ktoś przebije jej serce ostrzem, będę to ja. I oczekuję, że wtedy umrze. To jak to ja? Wejdź do posiadłości Aramisa Siltona. Czuję, że to miejsce wyssało ze mnie siły. Ty rzeczywiście. Kurwa, nie ma tego, teleportacja, nic. Zapiszmy, zapiszmy. Najważniejsze, zapisać. Nie denerwować się. No po co tego? No. Ła. Ła, jeszcze okulary spadły w pizdu. No. Także dzięki za oglądanie tej misji. Długa będzie, także cóż. Jest taki wymóg, to będzie, nie? A chyba w jednej części tylko co pamiętam. Tak, w jednej części chyba będzie wszystko. Więc nie pozostaje nic innego, jak zaprosić was do oglądania następnego odcinka. To nie widział poprzednich, to dobrze poprzednich, żeby nie minął was wątek fabularny, który jest tutaj najważniejszy, tak jak kiedyś to wspominam. Znaczy, co jakiś czas to wspominam. I do usłyszenia, moi drodzy. Cześć.